Siemanko, ja jestem Hubert i na dzisiejszym filmie przetestujemy sobie takie oto cudo. A konkretnie jest to mikrofon krawatowy do smartfona. W tym roku stawiamy na zdrowym zoncie na rozwój. A żeby rozwój miał miejsce, to trzeba mieć troszkę więcej sprzętu. W związku z tym, po napisaniu cudownego listu do Świętego Mikołaja, otrzymałem takie ustrojstwo firmy Boya od Mikołaja w tym roku. I dzisiaj przetestujemy sobie ten sprzęt i przetestujemy go sobie w terenie. Wygląda to następująco. Jest bardzo długi kabel, około 5 metrów. Do tego była książeczka. Tutaj widać z grubsza, jak to wygląda. Całość była zapakowana w taki woreczek do przechowywania, żeby to w miarę jakoś sensownie można było sobie gdzieś schować, żeby te kable się nie tarmosiły. No kabel jest mega długi. Jest tutaj taka osłonka przeciwwietrzna, taka gąbeczka i mam nadzieję, że to sobie działa, że to pomoże nam tutaj zniwelować wszelkiego rodzaju szumy wywołane przez wiatr. Już w kilku filmach pewne ujęcia zostały przez ten wiatr zepsute, ponieważ smartfon bardzo pięknie sobie ściąga te szumy. Więc dzięki temu, mam nadzieję, wyeliminujemy ten problem, jakim jest wiatr podczas nagrywania. Także dzisiaj zabieram Was w małą, niedaleką podróż na testy, a przy okazji zobaczymy sobie bardzo ciekawe miejsce, ale o tym już później. Halo, halo Mietku, halo, halo Franku, próba mikrofonu, siemaneczko, siemaneczko. Teraz zrobimy test ekstremalny. Jak widzicie, mikrofonik mam podpięty, mikrofonik tak zwany krawatowy. I moją ekstremalną próbą, wieczną próbą, bo dzisiaj nie jest zbyt wieczny dzień, więc ciężko będzie to w terenie tak przetestować, jakbym chciał. Ale wystawimy mikrofon. Mam nadzieję, że słychać różnicę, czy jest blisko, czy daleko, bo to sobie na takim klipsie będę podpinał tutaj blisko ryjka. I teraz tak, wystawimy to sobie za okno i zobaczymy, jak zbiera wiatr. Także jak macie słuchawki na uszach, to uwaga. 400 metrów, skręć w lewo. O, zaraz skręcamy w lewo. Teraz. Wiem, że to ekstremalny test, ale taki test też trzeba przeprowadzić. Myślę, że nikt takich testów nie robi jak ja. Wiadomo, taki wiatr nie będzie nam towarzyszył raczej nigdzie, gdzie będziemy robić nagrywki, ale sam chętnie usłyszę, jak to wygląda. A my skręcamy w lewo. Za chwilę widzimy się na miejscu. No siemanko, witam Was na miejscu. Jesteśmy na parkingu. Tak to wygląda. Tak z grubsza trochę komuś pod domem. Z jednej i z drugiej strony są domy. A już Wam mówię, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na parkingu pod najwyższym wzniesieniem województwa łódzkiego, które należy do korony Polski z kolei. Nazywa się to Fajna Ryba i dzisiaj sobie na nią wejdziemy przy okazji testowania mikrofonu. To jest w tym momencie ostatnie ujęcie bez podpiętego mikrofonu przed wejściem na i spacerkiem z Zuzaną i naszym kochanym pieskiem Bledką właśnie na to wzniesienie, na tą górkę. Za chwilę podpinam ten mikrofonik i zobaczymy, jaka jest różnica. Także piszcie w komentarzach, czy zauważacie tą różnicę i jak to wygląda Waszym zdaniem. Tak prezentuje się widok na starcie naszej wędrówki. Jesteśmy dosłownie 3 minuty od samochodu, który stoi za tymi domkami. W tle gdzieś za mną widać Zuzankę, a ja już mam tutaj podpięty ten mikrofonik, ponieważ to się na takim klipsie tutaj zapina i atakujemy naszym mini jackiem telefon. Kwestia jest taka, że nie wiem, czy ten mikrofon się przełączy w trakcie nagrywania, więc to też sobie zweryfikujemy właśnie.
Hejka, dogrywam się tutaj teraz na voiceoverze, ponieważ okazało się, pomimo informacji, którą wskazywał smartfon, że mikrofon zewnętrzny został podpięty, że po prostu nie wpiąłem go należycie i niestety ani telefon, ani mikrofon nie zbierały od tego momentu dźwięku, więc sporą część materiału po prostu, no, można by powiedzieć, straciłem. Ale chciałem wam pokazać, jak wyglądało to wejście, więc dogrywam dla was tutaj voiceover. Mikrofon, który testuję właśnie teraz, również podpiąłem sobie pod laptopa i w związku z tym, że to nie jest mikrofon przeznaczony do tego typu nagrywania, słychać szum, ale no niestety mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ponieważ nie umiem nic z tym więcej zrobić, a chciałem tutaj wam trochę wspomnieć na temat podróży na górę. Od parkingu, który znajduje się za domostwami, które teraz widzicie, poszliśmy według wskazówek mapy Google taką ścieżką prowadzącą do lasku i w sumie do tego wzniesienia Fajna Ryba, na które właśnie w tym momencie się wybieramy. Ono jest już tutaj przed nami, tam gdzie kończą się szczyty tych drzew, właśnie tam zmierzamy. Piesek nas prowadzi ścieżką, ledwo widoczną ścieżką, ale jednak wujek Google tutaj wskazał drogę, więc kontynuuję marsz. Zuzanna właśnie się śmieje z tego, że ta ścieżka jest chyba tylko dla jakichś saren i innych zwierząt po prostu, bo była ledwo widoczna, ale postanowiliśmy kontynuować naszą wędrówkę tędy w górę tego zbocza i właśnie to teraz widzicie. Zbocze było dość mocno nachylone, więc ta wędrówka, pomimo że jest krótka, to była nawet intensywna. Dosyć strome podejście dało nam beczko w kość, pomimo że trwało to podejście około 10 minut na górę, to naprawdę pot po plecach spłynął. Tutaj już widać, że słoneczko wychyla się zza górki. Piesek tutaj prowadzi nas elegancką ścieżką leśną do tak naprawdę tej właściwej ścieżki szlaku zielonego czy pomarańczowego, bo one się tutaj mniej więcej łączą i dotarliśmy, sukces osiągnięty, tak, tutaj się radujemy, cała masa emocji nam towarzyszyła w związku z tym, ale no niestety to się nie nagrało. Tutaj już doszliśmy do miejsca oznakowania, czyli w sumie wyszliśmy pod samym znakiem. Tutaj pamiątkowy buziaczek pod tablicą fajnej ryby. Bledka cieszy się razem z nami i w tym momencie postanowiłem zrobić kolejny test mikrofonu, sprawdzić, jak daleko mogę odejść, jak bardzo rozciągnę sobie ten kabel, o czym teraz właśnie mówię, i będąc tak blisko kamery, zorientowałem się, że nie jest to wpięte, więc dalej kontynuuję już rozmowę po prostu z mikrofonu, więc miłego oglądania, wybaczcie mi tą pomyłkę i siemano. Mocniej wepnę. O kurde, mam nadzieję, że dźwięk się nagrywał, bo nie wpiąłem go tak jak należy. Więc tak, tutaj jest taki mikrofon, mikroport przy tym mikrofonie, który można sobie gdzieś przypiąć do paska i tak dalej. No i kawał kabla. I teraz sobie stestujemy, jak to wygląda na odległość. Jak daleko mogę odejść? Jak daleko mogę odejść? Mówię tutaj cichutko, mówię do swojej szyi. Także tak to wygląda. Zuzanka tam przytrzyma, tylko żeby się nie przewróciło. Rozciągniemy ten kabel. O, dobra. Czyli na taką odległość mogę odejść sobie od was, czyli od kamery, od obiektywu, mojego telefonu cudownego, wspaniałego, który również w tym roku będziemy wymieniać. 5 metrów. No, 5 metrów. Ja niestety wyrzuciłem sobie opakowanie kartonowe, ponieważ wyrzucałem ostatnio po prostu kartony. Po segregacji, jak zobaczyłem karton, to wywaliłem i zapomniałem o tym, że będę chciał to dograć. Ale unboxingu nie było, był taki z woreczka, więc kawał kabla tutaj mamy i możliwość nagrywania na odległość, odwracania się, kombinowania tutaj. Tu mnie słyszycie, tu jesteście przy mnie, a kamera jest tam, także kozacko. Zuzia mówi, że się puknął w głowę, pokazuje, więc kończymy to ujęcie na wzgórzu. Fajna ryba. My się tutaj jeszcze kawałek przejdziemy, ponieważ cała ta sytuacja pozwala nam na to, żeby się z naszym wspaniałym pieskiem, Kłaczkiem przejść, tutaj pospacerować, a nie tylko w naszym lesie za blokiem, który już znamy od podszewki, można powiedzieć od runa leśnego.
więc my sobie tutaj pospacerujemy. To właśnie zdrowy ząd, małe i duże podróże. W związku z zaistniałą sytuacją, która po prostu jestem mistrzem świata, wyszliśmy tutaj mniej więcej gdzieś z tych krzaków, nawet już nie wiem w którym miejscu. Będziecie mieć to wszystko na przebitkach. Kwestia jest taka, że ja źle podpiąłem sobie ten mikrofon do telefonu i niestety cały dźwięk, absolutnie wszystko, co do Was mówiłem, te wszystkie emocje tutaj przeżywałem z Wami, które pewnie będziecie widzieć na tej gestykulacji i na tym wszystkim, po prostu nie nagrały się i takie najważniejsze rzeczy, które chciałem Wam powiedzieć, to jest fakt, że tutaj jest Zuzanna. Zuzanna trzyma łapkę w górę, więc dajcie łapkę w górę za to, że ten test mikrofonu w ogóle się nie powiódł, bo jest po prostu, nie jest idiotoodporny ten mikrofon i nie udało się to zrobić. Jesteśmy tutaj pod tą fajną rybą. Fajna ryba, czyli wzniesienie, najwyższe wzniesienie województwa łódzkiego, w sumie na pograniczu z województwem świętokrzyskim. Pokażę Wam i coś tutaj powiem w drodze powrotnej, bo przejdziemy się tutaj właśnie szlakiem, który my ominęliśmy. Tutaj jest po prostu jakaś ścieżka taka i oznakowanie, szlak zielony i żółty się tutaj gdzieś stykają, więc my się teraz przejdziemy, teraz inną drogą, zejdziemy sobie z tego wzniesienia do naszego autka i może powiem to, co chciałem Wam przekazać i przekazałem w drodze, ale rzuciłem to w powietrze. Zainspirowany kanałem Kampermaniaka i jednym z ich filmów właśnie dotyczących zdobycia Korony Polski, jednego ze szczytów, oni konkretnie podbijali szczyt w województwie lubelskim, Lubelszczyzny, ponieważ stamtąd pochodzą. Pozdrawiam Was, jeżeli przypadkiem traficie na ten film, to pozdro dla Was, Danielu i Aldono. Trzymajcie się cieplutko w tym swoim groszku, a my tutaj przemierzamy sobie teraz ścieżką i idąc w ślady kampermaniaków podbijamy szczyt naszego województwa, w którym my zamieszkujemy, czyli województwa łódzkiego, w sumie wzniesienie łódzkie takie tutaj jest, 347 metrów nad poziomem morza, bo to pewnie też się nie nagrało, jak to mówiłem, więc tak to wygląda. W związku z tym, że jest zima i te drzewa wszystkie nie są zarośnięte, to nam się nawet jakiś widok kleruje tutaj między tymi wszystkimi drzewami i coś tam widać. Ale latem podejrzewam, że tutaj widoku jest zero, ale spacer z pieskiem, z dzieciaszkami, czy po prostu taki dla zdrowotności tutaj i z chęcią podbicia tego wzniesienia jak najbardziej polecam. Piesek zadowolony, szczęśliwy. Zuzanko, trochę mnie popłakała się, łezka ci płynęła, co się dzieje? Wytrzymać to nie mogę. To przeze mnie wszystko, no przepraszam. Także my sobie wracamy do autka i zobaczycie sobie, jak to tutaj wygląda. Mam nadzieję, że teraz ten dźwięk się elegancko nagrywa, bo tak się nagadałem, jestem tak normalnie zły, ale myślę, że nie jeden youtuber, filmowiec i tak dalej mieli ten problem nieraz, więc pierwsze koty za płoty jeszcze podczas testu mikrofonu. No nikt tak nie testuje jak chłopcia na zdrowym zoncie. Sarny wydeptane. Była ścieżka wydeptana przez sarny. Zuzianka tutaj mówi, nie wiem, na ile słyszycie, na ile nie, ile ten mikrofon zbiera, a ile nie zbiera. Na pewno nie zbiera, jak się go nie podłączy. A więc tak, znajdujemy się tutaj, gdzie się znajdujemy, ponieważ na ten test mikrofonu, który jest po prostu kozacki, no chciałem Was zabrać trochę gdzieś w teren i żebyśmy to przetestowali na takiej skromnej, małej podróży, bo na tych właśnie małych i dużych podróżach, głównie po naszej pięknej, ukochanej Polsce, będziemy tutaj się skupiać na tych właśnie podróżach, takich małych wkoło komina i troszkę dalszych. Dlatego też właśnie tutaj jesteśmy na tym wzniesieniu, żeby tego nie robić po prostu tak w domu, przy biurku i w ogóle to tutaj chciałem to przetestować w terenie. A więc mam nadzieję, że Was też troszkę zainspiruje do tego, żeby zwiedzać te małe, jakieś okoliczne miejscóweczki wkoło Waszego domu. Tak jak my sobie tutaj wybraliśmy się na ten spacer po lasku z psem, ale nie po naszym lasku, tylko po nowym. Bledka coś zwąchała drogowskazy, proszę Państwa. Tak, jesteśmy w takim miejscu, tutaj można sobie wyczytać, gdzie co się znajduje, dzieje i w którym kierunku podążamy, a my idziemy w
kierunku Gór Mokrych, ale na pewno nie 2,7 km, tylko jakiś mały kawalątek tutaj z górki się stoczymy i już będzie nasze autko. Także tutaj zielony szlak wskazuje drogę w dół. No, tutaj to jest stromo. Także wyłączam się. Tutaj będzie widać to, jakie duże nachylenie jest tutaj tego zbocza. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że polecam wejście tam, gdzie my szliśmy po tej ścieżce, a nie tutaj po tym zielonym szlaku, ponieważ jest to naprawdę mega, mega, mega stromo. Ładniej, Zuzia mówi, ale bardzo stromo. Schodząc z górki, dochodzimy tutaj do takiego słupka ze strzałką zielonego szlaku i wchodzimy na polankę, która jest nawet deczko biała, przyśnieżona albo przymarznięta, teren prywatny, zakaz wstępu, także pies łamie zakazy, a my idziemy sobie już do autka. No i idąc sobie tą ścieżką, tutaj już po zejściu z górki, dochodzimy do tych domostw, przed którymi jest zaparkowane nasze autko. Całość tego spacerku zajęła nam, nie wiem, może ze 40 minut, może kapkę dłużej, ponieważ na górze zastanawiałem się, co zrobić z faktem nienagranego dźwięku przez moją nieuwagę. I dlatego ten spacer trwa trochę dłużej, także w sumie do kupy może godzinkę nam to tutaj zajmie, więc ekstra. Dochodząc już do miejsca, gdzie zaparkowaliśmy auto przed tymi domostwami, tak jak wspominałem, my poszliśmy sobie tutaj wzdłuż tamtego domku, tam, a tutaj kawałek dalej jest oznaczenie zielonego szlaku i cały czas idąc tam prosto można sobie właśnie dojść w to miejsce. O, jak widzicie na załączonym obrazku, dotarliśmy do naszego autka, więc chciałbym Wam podziękować za to, że byliście z nami na tym filmie. Zostawcie suba na zachętę, bo na pewno będzie się tutaj wiele działo na tym kanale. Także do zobaczenia.